No i jesteśmy w trzecim kursie na skośni w GAPA i zaczynamy kwalifikacje. Zapraszam Was też do zapisywania się pod odcinkami imię i ksywka. Będę Was dodawał i później stworzę Puchar Świata z widzów, ze znajomych i będę tylko ja skakał wszystkimi zawodnikami. Jak widzicie, skoki są różne, więc będzie ciekawie. No i zaczynamy. Stefan Hula zaczyna. O, przyzwoity skok. Adam Małysz. Wojtek Fortuna. Wiatr kręci. I Wojtek spierdzielił to. I Olek zniszczał. I Frankie Five. Oj, piękny skok Frankiego. I Klimek Murańka. Trochę spóźnił skok. Prędkość kiepska. I Jan Ziobro. Wybicie z jednej nogi. Czemu nie da kwalifikacji nawet w tym momencie? Piotr Żyła. Gwałtowne ruchy w powietrzu. Pozamiatane. Łukasz Rutkowski. No, mógł być lepszy ten skok. Kamil Stoch. Kamil powalczył o odległość. No ale to nie da mu kwalifikacji i Paweł Kurpisz, czarny koń. Pucharu Świata. No i piękny skok. Chyba statysta. No, niestety. Skok ładny, ale krótki. Pablito biceps. Trochę skierowany w górę. Skok. Wytracił prędkość. Konrad Bonak. Robert Mateja. Zobaczmy, jak on sobie poradzi w tych trudnych warunkach. No raczej nie poradził sobie, bo wybił się z jednej nogi. I Tomek Byrd. Masakra. Patryk Gałka. Mateusz Chrzano. Dobry skok. Krzysio Biegun.
Krzysiu może zapomnieć o kwalifikacji. Dawid Kubacki. Jak widzicie, poziom graczy komputerowych jest no, wysoki. Nawet gigantus. No, Kasi zajebioza, może on w końcu skoczy. Coś przyzwoitego. No, nie dziś. Łukasz Luki. Niby jest taka odległość, która powinna już mi dawać kwalifikację, a tu nie ma. Marek powalczył o odległość. No i 125,5 metra nie daje kwalifikacji. Dawid Cyberplu. Dawid może zapomnieć. Odbił się z jednej nogi. Maciek Kot. Zbyt wczesne wybicie. I Paweł E. Karot. Niestety nie ma kwalifikacji Damian Ronaldo. O, Damian. Ale też nie ma kwalifikacji. 129,5 metra. Damian Van Lifepool też nie będzie miał. Jasna sprawa, i Boris Kalesony. Gwałtownie. Chciałem powalczyć, kurde, i tak się skończyło. Krzysio Miętus. Krzysio spada na bóle. Zobaczymy, jak Radek Jachres. Rafał Ślisz. O, masakra. No i Marcin Bachleda. No i dobra, zaczynamy drugą serię. Pierwszą serię konkursową zaczynają Mateusz Chrzano. Raczej będzie w drugiej serii Krzysio Miętus. Krzysio zaszalał. Piąte miejsce, Radek Jachres. Drugie miejsce Jachreza, no, postępy zrobił. Rafał Ślisz musi walczyć o odległość, bo spóźnił skok. No i może być w puchu w drugiej serii. Marcin Bachleda. O, i zaczynamy drugą serię. Rafał Ślisz, 29 numer po pierwszej serii.
Marcin Bachleda, 28 po pierwszej serii. Spóźnił skok, ląduj Bachleda. Mateusz Chrzano, 19 po pierwszej serii. No taki przyzwoity skok. Ale nie wyprzedził. Krzysiomiętu, 7 po pierwszej serii. No i teraz słabiutki skok Krzysia. No i został Radek Jachres, 2 po pierwszej serii. No i Rumun wygrał karambę. Cagadze Gruzin drugi, Mark Vogel trzeci, Radek Jachres czwarty, Roland Lamy Szapuły piąty, Antoni Hajek szósty, siódmy, coś tam Mateusz Chrzano trzynasty, Krzysio Biegun piętnasty, siedemnasty, Rafał Śliż i Marcin Bachleda 30. A to klasyfikacji. David Lazzaroni pozostał liderem. Antonin Hajek go ściga. Matej Uran tuż za nimi. Marcin Bachleta, Rafał Śliż i Radek Jachres też ma, tam ścigają ich. Krzysiomiętus to samo. A reszta, no to wiadomo. Różnie to bywa. Zobaczymy, ile osób już zdobyło punkty. 154 osoby. No to już niedługo wszyscy zdobędą. A ja was zapraszam na kolejny konkurs z Gapa, już ostatni konkurs na tej skoczni. Do zobaczenia. Hej!